Czułem ludziska! Z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Hollow Knighta. I gdzie dzisiaj będziemy szli, moi drodzy? Przede wszystkim chciałbym w tym miejscu zaliczyć coś, o czym myślę już od kilku odcinków, co mi pokazał Xan i prawdopodobnie zapomniał już sam, że mi nawet pokazał. W sensie mówię o tym, że coś mi pokazał w grze, nie? Że nie, że coś innego. Tutaj, moi drodzy, jest pewne przejście. Widzieliście, że nie mogłem tutaj... Szlak! Nie mogłem tutaj wskoczyć, dopóki nie poznałem tego double jumpa. Zresztą widzieliście, że wejście potrzebowało podwójnego skoku. Więc teraz pytanie brzmi: co jest na końcu tej drogi? Bo tutaj znalazłem to miejsce, dlatego szybko tutaj przyszedłem, żeby wam to pokazać. Rozpatrzę, czy gdzieś po drodze jeszcze czegoś nie ma. Aha! Tak jak zamrzycie, albo szybki manewr, albo po prostu czekamy. Dobra, szybki manewr. O, tutaj będzie jeszcze szybszy manewr potrzebny. Więc co, nawet czuję, że coś trzeba będzie poczekać aż w ten sposób. No. Sru! O właśnie, jęk. Nie wiem, co jest na końcu tej drogi, mam nadzieję, że jakiś fajny charm albo coś w tym stylu. Spróbujmy użyć... A jednak! Zobaczcie, co jest nagrodą! Wow! Czyżby to była kolejna część maski? Wszystko na to wskazuje. I to teraz kolejna maska wymaga czterech części. Ale żeby było ciekawiej, to do tej pory jeszcze nie znalazłem, moi drodzy, kolejnej części... Nie znalazłem ani jednej kolejnej części do mojej, żeby mój zbiornik na duszę. O fuck! Chciałem go zabić i uciec, ale się nie udało. Żeby mój zbiornik na duszę powiększył swoją objętość. Tak, bo na razie mam tam 3 użycia, ale można pewno zwiększyć te użycia. Dobra. To już chyba wszystko, co chciałem tu zwiedzić. Oczywiście, jakbyśmy poszli do Fungal Wastes, to tam jeszcze w Fungal Wastes, zaraz wam pokażę, to oczywiście tutaj jeszcze... Jeszcze tu nie mogliśmy przejść, oczywiście, a tutaj City of Tears, to musielibyśmy odwiedzić City of Tears, żeby móc dostać się do tej, tutaj, na samym środku windy, do której się jeszcze nie dostałem. Wydaje mi się, że powinniśmy może sobie kiedyś pójść do Crystal Peak, bo te wszystkie miejsca wymagały podwójnego skoku, pamiętacie? A jakbyśmy szli do Watcher's Spire, albo byśmy tutaj szli w lewo, to byśmy mieli walkę z jednym z tych Dreamerów, tak? Ale dzisiaj, kurna, w końcu ścieki. W końcu muszę wam sobie pokazać te ścieki w końcu. Więc zasuwam do nich, chociaż wydaje mi się, że po drodze i tak znajdę... Znajdę lamę przede wszystkim, ale oprócz znajdowania lamy znajdę jeszcze setki innych ciekawych rzeczy i chyba się ten ptaszor, czy ten nabzdykany, nadęty robal sam usunął z tej gry. Spróbujemy zrobić z tym dziadostwem to, co mówiliście mi w komentarzach, czyli spróbujmy uderzyć go o tym. Ale to niewiele zmienia. To jest na stałe tutaj widzę umieszczone. Cios w dół nie pomógł zniszczyć tego dziadostwa. Szkoda, bo to trochę wydłuża mi drogę. Wydłuża chodzenie również po różnych elementach, ale dobrze. Moi drodzy, zasuwamy dalej. Widzicie, to tak naprawdę jest Hollow Knight. Zwróciliście mi też uwagę na to, bo w komentarzach widziałem. Zobaczcie, to jest pomnik Hollow Knighta. Zobaczcie, to jest ta maska, która również jest na minimapce. Przy jajku, więc wydaje mi się, że ten Hollow Knight jest w tym jajku, a to nie my jesteśmy Hollow Knightem, tylko my jesteśmy jakimś wojownikiem, a wokół tego, zobaczcie, są trzy postacie z takimi jajowatymi też głowami jak alieny i to są właśnie ci Dreamerzy. Dreamerzy, którzy jednak chronią, wydaje mi się, tego Hollow Knighta, bądź strzegą go po prostu. Więc pytanie brzmi, czy my tak naprawdę może się na końcu gry na przykład może okazać, że my jesteśmy w tym przypadku tutaj antagonistami, a nie protagonistami. To byłoby interesujące. No ale w końcu, moi drodzy, w końcu zobaczcie, gdzie dotarłem. Oto i, moi drodzy, to na co czekaliście długo, tak samo długo jak ja. A mianowicie, do widzenia. Mamy tutaj teraz, proszę bardzo, o Jezu, one skaczą po uderzeniu, to śmieszne. Jakby miał dwie formy. Jesteśmy w ściekach. W końcu! Jesteśmy w ściekach, możemy się ściekać tutaj. Mam prawie 1400 geod. To w sumie dość sporo. Już ławeczka, świetnie. Okej, okay. Dobra, idziemy do ławeczki od razu. W takim wypadku, żeby sobie zapisać. Ciekawe, gdzie kryje się Cornifer tutaj? Bardzo dobre pytanie. Ławeczka jest gdzieś tu. Aha! Dobrze, ławeczka jest schowana. Wow! Dużo rzeczy zniszczyłem po drodze. Ale faktycznie! I to krzywa ławeczka! Zobaczcie, jaka krzywa ławka, ale nie mam mapy tego terenu, ponieważ nie mam nigdzie dostępu do
Kornifera. No i właśnie, teraz pytanie. Gdzie jest kornifer? Powiem szczerze, klimat ścieku jest taki... Wow, co to jest? Taki horrorowaty. O fu! Zobaczcie. O Jezu. To jedno dziadostwo rozprzestrzeniło się na dwa dziadostwa. To ciekawe. Nie mam pojęcia, gdzie znaleźć kornifera. Przydałby się tutaj jak najszybciej. Przeskoczyłeś mnie, Robalu. O, utopiłeś się, jak mi przykro. Dobra, już mnie nie ma. Tamtego wkurzyłem. O! Tu jeszcze jeden jest. Dobrze. Sobie teraz podróżuję. Aha! Kurde, chciałem go strzelić od góry. Ale mi nie wyszło. Aha, i tutaj przyszliśmy. Dobra, to takie kółko zrobiłem. Dobra. Wydaje mi się, że gracz powinien pójść na początku za... No właśnie, za tym tutaj. Teraz boję się, że zaraz coś tu wyskoczy jeszcze. Do widzenia. Chciałem nasłuchiwać się, przed tym on gdzieś tam nie gada. Co to jest za nowe dziadostwo? Uuu, jaka pufa! No tak. Ale pufacze. Dwa razy trzeba ich trafić. Raz, żeby się obudzili i drugi raz, żeby ich dobić. Dobra. Ale coś mi się wydaje, że te pufacze mogą mi nawet pomóc, żeby było śmieszniej. No już, złapcie się. Albo i nie. Wow, o kurde, ale skubańcy. Ha! I zobaczcie, jakiego mam nosa. Wiedziałem, no. Bardzo mi się poda to, że mam nosa. Ło, ty pufku, ty. Gdzie wynocha mi tu wypitalać? Gdzieś tutaj jest kornifer. Nasłuchuję go, ale jeszcze go nie słyszę. Może gdzieś dalej. Aha, to coś, co będzie się rozprzestrzeniać na dwie części. Jedna lata, a druga biega. Tak już, zobaczcie, z opóźnieniem się budzi. Kornifer, gdzieś ty się, kurczę, po prostu... Ła, jakie dziadostwo, fuj. Gdzieś ty się zapuścił. Dzisiaj mam jakiś taki buntowniczy nastrój, przyznam wam się szczerze. Dzisiaj bym powalczył z jakimiś bossami, nie wiem, jakoś tak czuję. W ogóle dostałem też dla was, od was, przepraszam, wskazówki. A propos tego, gdzie w razie czego... Nie wiem, czy ta woda mnie nie zabije, więc na razie nie wchodzę do niej. Gdzie mogę... Jak mogę walczyć z tymi bliźniakami? Bliźniakami, przeciwnikami, którzy poprzednio mi dali w kość dość mocno. Specjaliście, że może sposobem na nich jest po prostu zniszczenie tej mgły w jakiś sposób. A może zamiast niszczenia mgły drugi sposób może być taki, że na przykład zabić ich jednocześnie. Uj, jakie tu dziadostwa latają. Jak one przyspieszają szybko. Także jestem ciekawy. W sumie obie jakby wersje są prawdopodobne, tak powiem. I całkiem obydwa są ciekawe. Czyli rzeczywiście może trzeba zabić ich jednocześnie, tylko trzeba wyliczyć, ile kto dostał, ale to nie jest takie łatwe. I wykończyć ich jednym potężnym strzałem naraz. Jezu, jak miałbym rzeczywiście... A tam pisał o O4WOMI, że miał wielkie problemy z tym, żeby jeszcze za czasów przed update'em, żeby znaleźć kornifera. No nie było na początku tych papierków. Zresztą jak pamiętacie, oglądaliście odcinek, to na pewno słyszeliście, że też o tym wspominałem, a nie muszę tego niszczyć. Co to jest? Pewnie... O Jezu, to nie ten przycisk. Rancid Egg, dobrze. Czyli odzyskiwanie duszy. Trochę zboczyłem z kursu do kornifera, jak znam życie. Zobaczcie, ile ja mam geo, od 1500. Bardzo szybko teraz te geody się tu pojawiają. Dobra, przyjdziemy tam za chwilę. Na początku kornifer. Nie wiem, że ten kornifer również gdzieś jest w okolicach jakiejś ławeczki chociażby. Byłoby miło. Słyszę go! To pewnie można to zniszczyć od góry. Powiem wam szczerze, dziwna muzyka tu gra, jakby to jakieś... Jakby coś tutaj żyło. Niebezpiecznego. Kornifer, gdzie ty nucisz? Gdzie ty jesteś? O, nie mogło sami nawzajem się dotknąć i rzeczywiście jeszcze zadają sobie obrażenia, żeby oni dali. Popówkamy sobie na nich tam. O, proszę bardzo, tak szybko leci. Dużo też zdobędziemy dzięki temu. To wygląda jak drzwi, nie? Dużo zdobędziemy też dodatków na pewno. O, zamknięte. Może muszę wszystkich wykończyć. Albo w drugą stronę.
coś muszę zrobić. Jest Kornifer, ale on jest kurna zamknięty. Kornifer, dlaczego jesteś zamknięty? Co ja mam z tymi pufaczami zrobić? To wygląda... Ej, zobaczcie, to wygląda jakby można było... Może ja te pufacze powinienem na przykład obudzić i coś tu się powinno stać? Bo to wygląda jak uszkodzony mur, ale widocznie nie jest nim. To mogę zniszczyć od góry na pewno. Ej, bez jaj. Zniszczyłem wszystkich. I muzyka się uspokoiła. Czy to coś otworzyło? Ej, Kornifer! Jak się do ciebie dostać? Ej, no bez jaj. A! Tu jest przejście! Zobaczcie, czyli musiałem rzeczywiście ich po prostu pokonać. Coś się otworzyło, nie wiem co tylko. W każdym razie Kornifer jest, Ho ho, aren't these hot rays thrilling? A labyrinth of pipes and tunnels. I couldn't have asked for a better place to employ my talents. Employ nawet. It's all so orderly, so considered. Nothing like the crude irregularity of those caverns. Ah, but so sad, my trunk is telling me those fungal wastes are close and I sense my damp adventure may have reached its end. Guess I'll be calling this map done. Oczywiście, że kupujemy od ciebie mapkę. Pięknie. Royal Waterways. Mamy już mapkę. To ja nawet nie muszę zastanawiać, co to jest, bo... A, nie musiałem nawet tak, zobaczcie, samo rozpadło się. Dobrze. Fungal Waste, zobaczcie, jest połączone. Ej, moment. Fungal Wastes. Royal Waterways łączy się z Fungal Wastes. Czyli drzwi się to były drzwi, nie? Jas. Widzicie? To otworzyło drzwi. Tamto coś otworzyło drzwi. Rzeczywiście Fungal Wastes. Gdzie ja jestem? A, i to było wtedy zamknięte. No jaha. Jak miło. Tutaj był ten pomnik wcześniej, nie? Czy nie było go? Ciężko powiedzieć. Takie maluchy latają. I duży. Łe! Pamiętam cię, łe! Będziesz wybuchał pewnie. O! To było bez sensu. I malucha też. Dobra. Coś tutaj było w tym Fungal Waste. No tak, ale dalej... A, tutaj coś? Przejdziemy gdzieś? Czy nie przejdziemy nigdzie? Jakoś tak się dostałem do miejsca, które wydaje mi się, że nie jest takie łatwe... Wow! Do dostania się, ale może się mylę? Może już tu byłem. No zobaczcie, nie ma tego na mapce. Czyli nie byłem tutaj. Ej, od razu udało mi się odkryć tajemną. Tajemne przejście. Tak. Coś czuję, że na końcu tej drogi będzie? Śmierć. Ale może się mylę. A może już tu byłem? Kurczę, no nie ma tego na mapce. Skoro nie ma na mapce, to chyba nie byłem, nie? Bo wygląda znajomo. Już na pewno nie jeden taki challenge robiłem. Ale cholera wie. Huh, na razie bez problemu. Ha, jasne, tutaj uratowałem przecież. Haha, no przecież. Ale dlaczego tego nie ma na mapie? Może jest, ale nie do końca. Przecież tutaj uratowałem tego dziwnego robala, który potem okazało się, że jest robalem, który mi robił jakieś tam maskotki czy coś w tym stylu przecież. Tak, dobra, Fungal Wastes. Tu w ogóle możemy sobie usiąść na ławeczce, gdybyśmy chcieli. Ławeczka jest gdzieś tu, z tego co widzę na mapce. Możemy sobie usiąść na ławce? Tak. Ło! A tu już chyba kiedyś zginąłem w ten sposób. Zginąłem. Może już zginąłem, wpadłem po prostu. Tak, tu jest ławeczka. Odpoczniemy, zawsze sobie wystartujemy z jakiegoś ciekawego miejsca. Dobrze. Fungal Wastes, czyli mamy kolejne przejście, bardzo miło. Tu w ogóle mamy Mantis Lordy, z którymi też powinniśmy powalczyć. Nie wiem, czy chcę teraz walczyć z Mantisami już w tym momencie. Wydaje mi się, że mógłbym spróbować. Natomiast... w tym momencie i tak chciałbym wrócić do ścieków i ścieki dokładnie zbadać. Dobra, ostatnio byliśmy gdzieś tu. A, myślałem, że mogę zdjąć tego ptaka zanim spadnie. Czy tego bardziej jakiegoś... Nie, to nie ptak, to bardziej... Ła, brzydal. To bardziej nietoperek. Kindoberek, nietoperek. Boże, jak to... Te dźwięki są niesamowite tych robali, naprawdę. Podziwiam voice acting. Tego sam bym mógł podkładać pewnie jakieś dźwięki pod robale. Ale bez przesady.
A, okej. Okay. Czyli w sumie... Jeżeli nic tutaj się nie pochowało, to ja już zwiedziłem całość. Też wydaje mi się, że nie byłem tu na dole. A, mogę pływać! Tylko nie mogę atakować w tej wodzie. Aha. W wodzie mogę pływać, ale nie mogę atakować. Okej. Okay. Ale to wygląda jak po prostu jak kolejne przejście, nie? Wiecie co? Sprawdzę, żeby być na 100% pewnym, bo z drugiej strony też jest przejście wodne. A, czekajcie, zrobimy to mądrzej. Przejdziemy na drugą stronę tego miejsca. W ten sposób. Nara. O, dziadostwo było. A ty czego tu? Ty pufaczu. A masz. Dziadu jeden. Tak myślałem, że tu może jakiś sekret być. Czyżby? Ha! No i zobaczcie! Kolejna część maski! Już mam dwie części maski, widzicie? Tak! Ale miałem nosa, no przyznaję szczerze, teraz miałem nosa. To nie było takie ożywiste, patrząc na mapkę. Ha! No, czuję się dumny. Czuję się dumny z tego odkrycia. Dlatego tak bardzo lubię Hollow Knighta. Hyper Light Driftera. Też się jarałem takimi sekretami, jakie odkrywałem. Tu mam dokładnie, można by powiedzieć, że bardzo podobną radochę. Właśnie z odkrywania takich rzeczy. Pufacz. I potem się uleczyć. Ty pufaczu! O ty dziadygo ty. Jeśli mi przeszkadza się leczyć. Raz, dwa, trzy. Fajnie, no już mamy dwie części maski. Nie możemy już nigdzie ich kupić. Jak widzicie, mogę je tylko teraz znajdować. Aha! Mnóstwo Rancid Eggów. Tak jakby gra myślała, że bardzo często będę gubił duszę i nie będę chciał po nie wracać, nie? O, jaki puf, mistrz! No, dobra, teraz mnie zrobił w jajko, przyznaję. Idę sobie dołem. Tędy chyba... Tak, chyba wtedy chodziłem górą, nie? Tak, mi się wydało, że podróżowałem tutaj górą. Teraz nie mogę sprawdzić, bo oczywiście w wodzie nie mogę sprawdzić mapki. Ale szedłem tutaj... O, ty! Tak, szedłem tędy na pewno. Ło! Ej, słyszycie to? Chyba mogę zniszczyć. Tak! Mogę zniszczyć to... Ale kurczę, posłuchałem teraz... No nie, no dzisiaj jestem mistrzem odkrywania sekretów. Proszę bardzo! Uratowałem cię, nie dziękuj. Widzicie? Nie zauważyłem z pierwszej chwili tego... tego kawałka zniszczonej ściany. Trzeba na to zwracać uwagę, bo zobaczcie, jakie tu są potem nagrody za to. Kolejny mały ziomeczek do kolekcji. Dobrze. Ale wydaje mi się, że tutaj jak spadałem, to jeszcze... Zobaczcie, jeszcze było przejście, nie? Już myślałem, że tutaj jak spadnę, to faktycznie coś odkryję. Ale nie. Tu nic nie było. Natomiast, dobra, usiądziemy sobie teraz na tej ławeczce. Ale może jednak coś było po drodze. Nie wygląda, żeby coś było. Dobra, idziemy dalej. Tutaj... Teoretycznie nas nie było za bardzo. Nie, tutaj przyszliśmy przecież. A no tak, no ta ławka była bardzo blisko, tylko że ona była jakby... Była oddzielona przejściem, które musiałem otworzyć z drugiej strony. Co to jest? To będzie wybuchać? Aha, i Rancid Egg pewnie znowu. Ha! Czyli znowu potwierdzają się wasze hipotezy, że... Hipotezy. Wasze wskazówki, że będzie tego na pewno więcej wszystkiego. Nie muszę się martwić o Rancid Eggi, bo te jajeczka to będzie ich mnóstwo w swoim czasie. Rzeczywiście jest ich naprawdę mnóstwo. Przyznaję bez bicia. Nie kojarzę tego miejsca. Ciężko mi się w ogóle poznać, czy to rzeczywiście jest miejsce, w którym byłem, czy nie byłem. No próbuję to odwiedzić, na pewno widzicie, że jest zejście w dół jeszcze. Gdzieś tam w okolicy Ancient Basin. Ale na początku próbuję pójść tam, gdzie widzę, że jest droga w górę. Ścieki są bardzo rzeczywiście poukładane, no ale jak to ścieki, tak? Łazi. Z każdej strony. Trzeba jakoś mniej więcej... Wydaje mi się, że ja tutaj odkrywam dużo rzeczy, to prawda. Ale też mam wrażenie, że po części... Boże, jakie to brzydkie. O-o. Co? Odkrywam po części jakieś rzeczy, ale mogę też część pomijać rzeczy. Słyszeliście? Ktoś do mnie wołał. Ale nie wiem kto.
Zaraz się przekonamy. O, to wygląda, jakby było wyjście do jakiejś innej lokacji? Jakbyśmy się z kimś mieli zmierzyć. Może? Nara? Co on gada? On, ono? Co to jest? Coś do mnie nawija? NPC czy walka? Wygląda jak arena. Więc jednak walka! Wow! Co to jest? O fu! Dunk Defender! Czyli tu są kupy! Walczymy na arenie kupowej! Jaki śmieszny typ! On się normalnie się cieszy. A masz! I on tak kupa... O, ta kupa będzie tak latać? Jop! No normalnie pływa w tej kupie. Czy mogę zniszczyć tę piłkę? Nie widzę jeszcze, czy mogę to niszczyć. Mogę chyba to odbijać. O, ty dziadu! To jest pierwszy tak zabawny przeciwnik, powiem szczerze. Widzę, że nie ma najmniejszego problemu również, żeby znaleźć moment, żeby się trochę uleczyć. Jednocześnie ja znajduję moment, żeby zlamić. Aj, myślałem, że wyskoczy, ale nie wyskoczył. A ty trafiłeś mnie, myślałem, że teraz tak bliska, to nie trafiasz. Dobra. Okej, czas się wyleczyć. No, nawet powiem szczerze, że wyleczyłem się... Aaa, teraz mnie zaskoczył. Wyleczyłem się prawie całkowicie. Przyspieszył, aj, wydawało mi się, że... Co ja robię? O, już? Nie, to był chyba moment, kiedy mogłem się poleczyć znowu. A, byłem ciekawy, ile jestem w stanie się podleczyć, zanim on wyskoczy. Coraz więcej gówna, za przeproszeniem, wystrzeliwuje. Ty Bobie. Jaki z ciebie Bob? Mogę odbijać. Uhu. Czyli co? Jakaś potężniejsza forma? Wow. Ale sranie. Jesus. Ale znalazłem jego weak spot. A masz. Dobra, mogę odbijać jego. Ło, jak on skacze, jak piłeczka. O, ja! Trafił mnie. Ale zabawny! No nie sądziłem, że będę walczył w kupie. Dobra, coś mi się wydaje, że to jest ten moment. Dobra. Ach, myślałem, że jeszcze ucieknę. No, powiem szczerze, chłopcze, że troszeczkę zwaliłeś tutaj. Jesus. No nie. Dobra, będzie skakał z kupą pewnie. Teraz. Tak, niech skacze sobie. A masz. Co? Goba, goba, goba? Dobra. O, nie mogę teraz już się uleczyć. Ale trzy razy go trafiłem. Skubarny, skubarny? Skubarny jest odporny. Dobra, zawsze coś. Oj, no, trzy punkty uleczenia. Już? Czyżbym pokonał bossa za pierwszym zamachem? Dostałem achievement honor. Pokonałem żuczka gnojarza. Haha, za pierwszym podejściem! No moi drodzy, dawno sobie tego nie wrzucałem, ale to jest... Badass Mode! Jak nic, pierwszy jelonowy Badass Mode. Defender's Crest! Jak dojdziemy do jakiejś... Dojdziemy do jakiejś, to zobaczymy co to daje. Do jakiejś, wiecie co. Do jakiejś ławeczki. Co to robi? Co się stało? Coś zalałem wodą. Mogę to odkręcić? Nie. Ale dobra, coś zalałem wodą, nie wiem co. Ale gdzieś może teraz być woda tam, gdzie jej wcześniej nie było. Tak coś czuję. Gdzie my jesteśmy teraz? City of Tears, proszę bardzo. Znalazłem przejście. Tak jakbym tu kiedyś już był. Roba! Haha! Mówiłem, że mam dzisiaj jakiś taki, bym powiedział... butny dzień? No nie, to ja nie jakiś butny, po prostu dobry dzień. A, zobaczcie, to gdzieś idzie. To gdzieś idzie. Tak jakby pokazywało mi, gdzie to idzie. Coś, żem włączył. Gdzieś. Tak jakbym coś włączył w City of Tears jednak. Sprawdzimy to? Coś podłączyłem do City of Tears, tylko nie mam pojęcia co. Spróbujemy pokonać tego drania. Aj, skubany, dobra, dałem się zrobić. W ogóle nie wiem, gdzie idę tak na dobrą sprawę.
mam pojęcia, gdzie idę. No, chciałem zobaczyć. Jestem teraz znowu w City of Tears, jak widzicie. Wyszedłem ze ścieków. No gdzieś... A to chyba jednak prowadziło w inną lokację. Coś mi się tak wydaje. Chyba nie do City of Tears, bo zobaczcie, tutaj nic nie widać. W każdym razie tutaj od czegoś można było spadać. Wydaje mi się, że jak pokonam Watchers, pokonam tych dwóch ziomeczków tam na górze, to mam wrażenie, że po pokonaniu ich... będę miał dostęp do tego pierwszego zbira, Dreamera tak zwanego. A ty! Ja coś czuję właśnie, że jedyny sposób, żeby go pokonać... A chciałem go zawalić, widzicie, od góry. Wow! Zaraz będzie kiepsko. Dobra, tutaj mogę jeszcze sobie trochę zebrać energii. Jestem ciekaw, czy bym dał radę. To jest jeden ze sposobów. To musi być bardziej skuteczny, jak widzicie. Trzeba go uderzyć i od razu uciekać. O właśnie. Ach, nie zawsze się to udaje, jak widzicie. Kurczę, jeszcze... Żebym ja go nie powalił? Dobra, bo mam 2 HP, co oznacza, że jest mocno, mocno słabo. King Station. Dobra. Zaraz wracamy z powrotem do ścieków, bo na pewno nie sprawdziliśmy całych tych ścieków, tylko teraz próbuję znaleźć chwilę do odsapnięcia, żeby się trochę zregenerować. Tu gdzieś musi być przecież ławeczka. No pewnie, że jest ławeczka. Dobra. Tu już mamy upgrade. Update, żeby było ciekawiej. Czy mamy zejście w lewej, z lewej strony, zejście z prawej strony? Zobaczmy, co kryje się w tym nowej rzeczy, którą znalazłem. To jest to. Defender's Crest. Jeden tylko koszt. Unique charm, okay, causes the bearer to emit a heroic odor. Co? Wydzielam jakiś odór? Defender's Crest? I tyle? Scratch and dirty, but still cared for. Causes the bearer to emit a heroic odor. I pytanie brzmi, co to zmienia? Co ten odór, czy to na przykład heroiczny odór oznacza, że więcej obrażeń zadaje, czy coś? A zresztą, już będę zastanawiał. Dwóch naraz i skończył się ambaras. Dobra, tu jest kolejne przejście, za chwilę będzie. W sumie trzeba patrzeć, może coś po drodze uda się jeszcze znaleźć. Tu jest przejście. W dół. Wszystko pozamykane. Dobra, idziemy w dół w takim wypadku. Do kolejnych sfer, których nie znam. Już udało mi się powalczyć z żukiem gnojarzem. Tak go będę nazywał. Ewidentnie biliśmy się, to było po prostu potyczka w gnoju. Czasami się w budyniu kobiety, że tak powiem, zapasy prowadzą, a ja prowadziłem przed pasy, w prawdziwym szambie. Jak to w ściekach, no gdzieś na końcu te wszystkie nasze, że tak powiem, produkty fucken uboczne się magazynują. Co? Wywaliło mnie tak daleko? Biot Plax. No normalnie, cóż za przyspieszenie. Muszę uważać, bo tu jednak... Jednak nie jest przyjemnie. Muszę sprawdzić, czy z tamtej strony nic nie ma. Ale chyba nie. Nope. No nie, no tak się skatafalczyć. No po prostu lama. Dobra, idziemy tędy. Cokolwiek tutaj będzie się skrywać, będziemy z tym walczyć. My dzisiaj powinienem podjąć próbę jeszcze raz pokonania tych dwóch... Widzicie? Kryształ jak w tych, jak w kopalni. Powinienem podjąć próbę, moim zdaniem, walki z tymi dwoma typami. O, idealnie. O, idiota. Zobaczcie, to było to tajne przejście. No proszę. Coraz i bardziej interesujące przejścia tu widzę. Tak myślałem, żeby przejść tutaj, to potrzebuję jakiejś zdolności. Zastanawiam się, w którym będzie potem przerwać lot. To dalej są ścieki. Tylko tak jakoś widzicie, tak zupełnie niestandardowo to wszystko tutaj jest poukrywane, co mi się oczywiście podoba. Tam widzę przejście. A, już tam widzę. Dobra, spoko. Nie przegapiłem tego. Luz, już widzę to. O, to co tam widzę. To też jest na pewno jakiś sekrecik. Tutaj. A, może nie sekrecik, ale na pewno... No ty w mordę. Pluty, mały gnojku. Aha. Dobra. Tutaj nie ma nic, ale po prostu mogę naładować duszę.
To może w takiej kolejności będzie łatwiej. Dobra, czyli tutaj po prostu moglibyśmy sobie podskoczyć. Tutaj mamy darmowe dusze. Bardzo spoko. Dobrze, że mam jednak te skille. Teraz już, bo inaczej bym spadł. Dobra. Czy tam nadal coś jest? Wydaje mi się, że jak będziemy mogli pływać po wodzie, nawet po tej zatrutej, to coś tutaj poodkrywamy. No niestety. Za późno. Chciałem zacząć walczyć z tym. Zapomniałem, że to przecież jest zabójcze. Okej, to też będzie wybuchać. Ale chyba nie groźnie. Mamy kolejny... Kolejny Rancid Egg. Dobrze. Ciekaw, co w ogóle jest w tej lokacji? No dalej nic nie było, nie? Tylko ten jeden jeszcze pufacz. Mam wrażenie, że tam jakieś było przejście. Może będzie oznaczone później. Dobra, nie wiem gdzie idę, ale to chyba rzeczywiście jest dobra ścieżka, bo zobaczcie co tu znalazłem. To są te kanały, o Jezu, nie wiem jak iść. Ludzie trochę krążę. Jak głupi. No ale spokojnie. Jak gdzieś znajdziemy ławeczkę, to od razu będziemy mogli odczytać wszystkie kanały. O proszę bardzo. A ten się skąd tu znalazł? Oj, nie uderzyłem w dobrym momencie. No chodź. Zobacz, kradnę złoto, kradnę geody, a ty nic z tym nie robisz. Wow, dwóch ich tu przyszło. A, to gińcie razem. Tak też można. Tak też można. Muszę też pamiętać, że mam coś takiego. Zaraz. Coś takiego mam. W ogóle z tego nie korzystam, zauważyliście może. Ale faktycznie nie korzystam z tego. Już tak wyszło. Inspect. Co tu jest? Only those who prove their honor in combat may enter the grove beyond the defender. To brzmi jak kolejna potyczka gdzieś. Czekajcie, to może zanim tam pójdę, to jeszcze zejdę tu w dół. No chyba, że tu byłem. A, ja stąd przyszedłem, moment, ja stąd przyszedłem. A, dobrze czasami poznawać tereny. Okej. Okay. Kolejna lokacja. Coś czujesz, że zaraz będzie kolejna potyczka. Jeszcze nie jestem do końca przekonany, ale być może tak to właśnie będzie wyglądać. Uoo! A ty skąd się tu nagle wziąłeś? Jaki trep? Tak nagle wyskoczył. Czekajcie, spróbujemy się tam przedostać. Znowu ty? Chodź tu. Dobra, poszło. Okej. Okay. No, to było ciekawe przejście. Nie wiem tylko, czy męczenie się w tym przejściu było jakkolwiek istotne. Aha! No to tu na pewno potrzebuję umieć nie dostawać obrażeń za pływanie pod wodą. Aha. Słyszę cię. Słyszę cię. Co prawda nie widzę, ale słyszę. I to nie jest dźwięk oczywiście tego. I to nie jest, moi drodzy, dźwięk... to jest dźwięk tego... Doperza. To nie jest dźwięk robaczka. O! Ło! Challenge room! Może być tu problem, bo nie byłem na to gotowy. Dobra. O Jezu, to znowu... Już kiedyś coś takiego było! Shit, nie jestem... Oczywiście, że nie jestem na to gotowy. Jaki trep! O, to będzie mój koniec, niestety. Tak mi się coś wydaje. Chyba, że sobie zaraz tutaj... W jakiś śmieszny sposób uda mi się chociaż odzyskać trochę zdrowia, okej. Dobra, udało się odzyskać zdrowie. Pięknie. Co prawda tylko 4, ale teraz muszę się bardziej sfokusować. Takich rzeczy było kilka. Ale teraz muszę dać radę? Ich pokonać? Już? Poszło? O, dzisiaj chyba troszeczkę na farcie jedzimy. Jedzimy? Na pewno, jedziemy. Ciutkę. O, słyszę ją. Słyszycie? Była gdzieś, z prawej strony. Co to jest za część ścieków? Tutaj. O. Gdzieś spadłem. Isma's Grove. Kto to jest Isma? Co to? Inspect. Coś się stało? Przepraszam. Co to jest? Consumed Isma's Tear. Acid shall be repelled. Swim in acid. Wow, a propos tego, że nie mogę pływać pod wodą. To już mogę.
już nie będzie mnie ranić woda. Chroni się przed wodą. Świetnie. Okej, już znalazłem od razu tajne przejście, nie eksplorując w ogóle tej lokacji zbyt dobrze. Ale jak zemrzę, to tędy będę mógł wyjść. I proszę bardzo. I dzień dobry. Jesteś uratowany, mały człowieczku. Człowieczku? Nie człowieczku, tylko mała... no. Kreaturko. No ale właśnie, wszystko pięknie. Wróciliśmy na górę, ale z drugiej strony jeszcze nie zwiedziłem całego tam na dole wszystkiego. Pytanie tylko, czy tam rzeczywiście było co zwiedzać. Teraz tędy szedłem. Tak, jeszcze raz spróbuję to... Jeszcze raz spróbuję tam zejść na dół. Jestem ciekawy, może coś przeoczyłem. Wiecie, kolejne przeczucie, nie? Że coś tu jeszcze można było odkryć. Ojeła. Dobra, leczymy się troszkę, bo potrzeba. Tu jeszcze jest przejść. Czyżby jednak mnie... Dzisiaj... aha, okej. Chciałbym, czy dzisiaj by mnie jednak moje... Jasne. Wszystko rozumiem. Moje przeczucie mnie dzisiaj nie zawodzi? Pamiętacie, że zastanawiałem się, że tutaj jest jakieś przejście? No i faktycznie jest, bo tu już byłem. A zatem... Pytanie, najważniejsze pytanie brzmi, czy ja zwiedziłem już wszystko tutaj. Udało mi się zdobyć na pewno... Jak widzicie... Dość ważną rzecz. Udało mi się czy ja zwiedziłem tę lokację w całości? Udało mi się zdobyć niewrażliwość na kwas. Pamiętam, że w którymś, kurcze, miejscu... Wybacz. W którymś, kurcze, miejscu, przecież tutaj było. W którymś miejscu... Mówi, by znalazł... Ja wiem gdzie. A teraz wam pokażę. Tutaj. Tu na samym środku. Droga w lewo. To była ta droga, która była dla mnie niemożliwa do przejścia, ponieważ tam było zalane. Właśnie zalane. A, w ogóle możemy zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Czekajcie, to może jednak tu łatwiej. Haha! Ancient Basin. City of Tears na szczycie, tutaj ten tam jeden siedzi. Tutaj Fungal Waste też. No właśnie, a tutaj jest jeżdżący może jakiś tramwaj najwyraźniej, który nam pomoże dostać się do Forgotten Crossroads też jakimś cudem. Nie wiem, jak on to zrobi, ale na pewno da radę. No dobrze, moi drodzy, no to chyba to jest dobry moment, żeby skończyć, tylko szkoda, że tu nigdzie ławki nie znalazłem, bo fajnie byłoby to również, szczerze wam się przyznam, fajnie byłoby sobie tutaj zobaczyć, czy wszystko zwiedziłem, bo coś czuję, że niekoniecznie. Coś czuję, że jednak tutaj coś mogłem przeoczyć jednak. No ale wrócić się będę mógł w bardzo prosty sposób, po prostu wyłączając grę. Zawsze mnie gdzieś wtedy wyniesie. No właśnie, tutaj udało się przeprowadzić to coś. Tylko pytanie, czy przeprowadzenie tego czegoś miało jakiś pozytywny wpływ, w sensie chodzi o te ścieki przeprowadziłem tym kanałem. Czy jeszcze gdzieś można... Czy ja tu byłem? Nie byłem tu! Ja naprawdę mam dzisiaj nosa, zobaczcie, ej no mega! No tu na pewno mnie nie było. Czy tak nie ma już echa? Gdzie ja jestem? Ja jestem. O! Cześć! Siema! Eternal Emilitia! Ach, what a surprise! It's not often I receive visitors. It's been so long, ages even. I just hope my manners haven't left me. You've no doubt sensed my affluence. You are right to guess. I'm renowned amongst the upper caste of Hallownest. Well, I was, once until those cretins cast me out. Have you met them, my former fellows? that's them outside, their bodies shambling around all mindless and empty. And I'm still alive to witness their pathetic demise. Ah, I'm just so happy. Fate can be a wonderful thing. Kogoś chyba uratowałem, może ona wyjdzie do nas. Zobaczymy, gdzie te drzwi prowadzą. Isn't life just wonderful? No tak, powiem szczerze, że niekoniecznie. Okej. No i co? Gdzie ja wyjdę teraz? Z której strony? City of Tears. Zobaczcie, znalazłem kolejne szybkie przejście w City of Tears. Dobra, na koniec tego odcinka, moi drodzy. Co zrobię? Pójdę do ławeczki. No dobra, jestem przy ławce, map jest updated. Zobaczmy, czy dużo pominąłem w tamtym miejscu, czy niekoniecznie.
Oj, zobaczmy. A jednak nie. Chyba wszystko, co w tym Isma Grove mogę zwiedzić, to zwiedziłem. Oczywiście Royal Waterways, zobaczcie, ma jeszcze jedno sekretne przejście, więc jeszcze tam będziemy wracać. Ładnie. To zdobyliśmy w sumie skill i ciekawy charm, który nie mam pojęcia, co robi, ale sobie go zamienię zamiast tego. Będę miał mniej tego dziadostwa zbierał, ale chcę po prostu zobaczyć, co ten odór robi. O Boże! Ja naprawdę śmierdzę. Tylko pytanie brzmi, jak to wpływa na cokolwiek. Śmierdzący! Nie dość, że była biedrona, bo jest biedna. Coś teraz już mniej biedna, to teraz w ogóle jest śmierdron. Biedron, jeloń, potem biedron, teraz śmierdron. Nie wiem, jakoś trzeba mu dać nową nazwę znowu. Żółk gnojarz został pokonany dzisiaj. No, dobry odcinek! Powiem szczerze, dobry odcinek. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. I cóż, w następnym odcinku zwiedzimy raz jeszcze. Wrócimy do Royal Waterways, żeby zobaczyć, co jest tutaj z tej strony na dole, po tej stronicy, a później spróbujemy zmierzyć się jednak z tą dwójką, albo po prostu odpalę kiedyś streama i spróbujemy połapać te rzeczy, których nie połapaliśmy. Widzicie, ta sama japa, co przy tym, właśnie tu, widzicie, tu jest na samym środku teraz posąg tego Hollow Knighta i to jest dokładnie ta morda tutaj. Coś mi się wydaje, że jak pokonamy tych Dreamerów, to obudzimy gościa. Dziękuję wam za ten odcinek. Trzymajcie się, wielka piona, i do zobaczenia, mam nadzieję, że jak najszybciej. Trzymajcie się, cześć!